Wybrzeże Morza Egejskiego. Tu się wszystko zaczęło. To tam gdzieś właśnie słup światła z morza. Święty Grzegorz pobiegł po falach. Zdobył ikonę, która tutaj w tym monastyrze jest do dzisiaj od XI wieku odwiedzana przez wszystkich pątników, którzy się tu pojawiają. Te ule, które dostarczyli moi przyjaciele jesienią, są niekompatybilne z amerykańskim langstrotem. To jest langstrot dedykowany na rynek polski i rosyjski. Tutaj ojciec Serafim ma langstrota amerykańskiego. Musimy je przesiedlić, żeby ojciec Serafim miał jeden typ ramki. To jest bardzo ważne, żeby w pasiece był jeden typ ramki, żeby wszystko było standardowe. No, to bardzo słabe pszczoły. Pasmatrim. I można pomóc, czy nie? Jest matka, czy nie? Zakrywałem. Okazało się w tej rodzinie, że nie tylko nie pasują ramki, ale również jest rodzina bezmateczna. Z innej rodziny dodaliśmy plaster czerwiu. Postaramy się uratować tę rodzinę, dodając matkę. Matki znakujemy przyklejając opalitki na ich grzbietach. Konkretny kolor przyporządkowany jest do danego roku. System ten opiera się na 5 kolorach. Jest czytelny i popularny na całym świecie. Do przyklejenia opalitki używamy nietoksycznego kleju, na przykład szelaku. Cała procedura znakowania wymaga tyleż skupienia i delikatności, co wprawy. Nie chcemy przecież matki uszkodzić. Nie możemy też pozwolić jej odlecieć. Numer 100, to było 100 kg mieda przyniosła. Robota z matkami najbardziej interesna mi pokazała się. To, że my tak mało pracujemy z matkami, to dość takie сложная, квалифицированная работа требует опыта большого. Мы узнали, что вот можно весной просто так менять маток. Для нас это вообще было открытие. Здесь начнем работать еще 5 семей. И потом будем тоже трансферовать до этих желтых улей, чтобы было так все в евростандарте. Первая рамка. Прекрасный червь. Угу. И трутни уже. Да ну. Видите? Ух ты. Ну. Ничего себе. Будем брать пробы меда и воска. Отправим их в лабораторию и узнаем, какой мед, насколько он отвечает стандартам европейским. Это будет очень интересно. Нам нужно пописать, от которой семьи эта проба, от 11 семьи. Зимой. Последняя рамка такая свежевощена. I jak wiosna na niej pszczoły zaczynają pracować, znaczy, można dać drugi korpus, tak? Matko nie widzieli, tak? A może tam jeszcze matka? No jeszcze może być, tak. Potem będziemy wszystkie pszczoły dać w ten ulej, tak? No i taka rewizja wiosną, bardzo sama ważna, żeby uwidzieć, jaka jest matka, jaka jest семья i сколько меда, чтобы хватило до первых цветов, да? Praca w pasiece z pewnością wymaga konkretnej wiedzy, bo ważne jest skuteczne działanie dla dobrostanu pszczół. Przydaje się też pokora, systematyczność, skupienie. No i dobry budzik, bo kto rano wstaje, ten ma plastry pełne miodu.